Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram nadzwyczajną 22. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, to jest dnia 27 kwietnia. Szanowni Państwo, po raz pierwszy w historii naszego miasta odbędzie się zdalna sesja Miasta Górowo i Ławeckie. I tak jak wszyscy wiemy, od 20 marca do odwołania w Polsce obowiązuje system epidemii. W obliczu epidemii COVID-19 wszystkie zgromadzenia, w których uczestniczy kilka lub kilkanaście osób, są narażone na szczególne niebezpieczeństwo. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że wiele organów administracji publicznej, a także podmioty gospodarcze zaczęło pracować zdalnie. Ten typ pracy staje się powoli normą w pracach organów samorządu terytorialnego. Kwestie dotyczące organizacji zdalnych sesji w radach gmin i powiatów reguluje artykuł 15 ZZY ustawy z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Regulacja prawna przewiduje możliwość zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez kolegialne organy w jednostkach samorządu terytorialnego, takie jak Rady Miasta, Sejmiki, Zarządy w Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Chcę powiedzieć, że wszyscy radni w tej chwili nas obserwują, potwierdzili swoją obecność SMS-ami. Z informacji, które mam teraz i otrzymuję, ogląda nas w tej chwili kilkanaście osób, a na pewno jest 14 radnych, także nasze sesje na pewno są prawomocne. Dzięki bezpośredniej transmisji przez telewizję Bartsat radni będą mieli niezachwianą pewność, nad czym głosują. Mogą obserwować obrady sesji Rady Miasta i głosować nad projektami uchwał. Tyle tytułem wstępu. Szanowni Państwo, w tej chwili przejdziemy do przedstawienia otwarcia i stwierdzenia prawomocności. Otwarcie było, stwierdzenie prawomocności też powiedziałem właśnie, że mamy 14 radnych, wszyscy SMS-ami potwierdzili swoją obecność. Dzisiejszy porządek, Szanowna Rado, będzie wyglądał następująco. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad, to już było, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miasta Górowo i Ławeckie, informacja dotycząca podjętych działań w związku z koronawirusem, podjęcie uchwał w sprawach, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Rady Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2020-2035, zmiany lokalnego programu rewitalizacji Miasta Górowo i Ławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Sitaslow, zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Kolejna nasza uchwała będzie dotyczyła utworzenia sesji socjalnej. Kolejna nasza uchwała będzie dotyczyła wysokości dziennych stawek opłaty targowej. I kolejna uchwała dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020. Sprawy różne i zamknięcie obrad. Chcę również poinformować Państwa, że do szanownych radnych się teraz zwracam. W tej chwili doszły dwa punkty. Państwo o tym wszystkim wiecie i dlatego teraz proponuję podjęcie głosowania nad przedstawionym przeze mnie porządkiem obrad. Bardzo proszę o zagłosowanie nad zaproponowanym przeze mnie porządkiem obrad. W tej chwili trwa głosowanie. Zagłosowało 14 radnych. Chwilę jeszcze zaczekamy, głosy do nas spływają. Tak, w tej chwili mamy informację, widać ją na tablicy, 15 radnych przegłosowało dzisiejszy porządek obrad. W związku z powyższym porządek obrad będzie taki, jak przedstawiłem. W związku z powyższym przechodzimy teraz do przyjęcia protokołu z 21. sesji. Protokół sesji był do wglądu w Radzie Miasta. Również Państwo radni dostaliście mailami protokół z 21. sesji.
Czy będą uwagi, pani Sylwio? Tak, głosujemy nad tym, nad uchwałami, tak? W tej chwili zwracam się do państwa radnych. Czy zgłaszacie państwo jakieś uwagi do tego protokołu? Jeżeli nie, proszę o zagłosowanie. Głosujemy teraz nad przyjęciem protokołu z 21. sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie. Czekamy na wyniki. Jeszcze jedna osoba. Tak, w tej chwili widać, zagłosowało 15 radnych, czyli wszyscy radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniej 21. sesji. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego porządku obrad. Będzie to informacja przedstawiona przez pana burmistrza dotycząca działań związanych z koronawirusem. Bardzo proszę, panie burmistrze, o przedstawienie informacji. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, postaram się przedstawić to w miarę skrótowo. I tak musieliśmy podjąć parę działań prewencyjnych. Między innymi była to organizacja miejsc do odbywania kwarantanny poza miejscem zamieszkania w przypadku, kiedy ktoś obawiał się o zdrowie rodziny. Taki jeden przypadek mieliśmy w Górowie Iławeckim. Dysponujemy lokalem, który jest przeznaczony dla ofiar przemocy domowej, ale na ten trudny czas przeznaczyliśmy go na ten właśnie cel. Tam znajdują się w tej chwili dwa miejsca, gdzie dwie osoby mogą odbywać zdalną kwarantannę. Natomiast w przypadku, gdyby zdarzyło się taka liczba osób większa, to dostosowaliśmy do tego celu budynek naszego stadionu miejskiego. Kierowaliśmy tutaj przede wszystkim liczbą dostępnych sanitariatów. W budynku tych toalet, pryszniców jest naprawdę sporo i w związku z tym jesteśmy w stanie bez obciążania miasta dodatkowymi kosztami kolejnych 7 do 8 osób w budynku, w części biurowej naszego budynku stadionu odizolować. Ja nie mówię tutaj o osobach chorych. Na dziś te miejsca są dla osób, które wróciłyby z zagranicy, musiałyby odbyć kwarantannę i nie chciałyby tego robić ze względów zdrowotnych, ze względu na starszych członków rodziny w swoim domu rodzinnym. I jesteśmy tu jako miasto przygotowani, na ile tylko jest to możliwe. Jesteśmy dobrze wyposażeni w tej chwili w płyn dezynfekujący, ponieważ zakupiliśmy 300 litrów magicznego płynu produkowanego przez Orlen, ale również dzięki osobistemu wstawiennictwu pana marszałka Sycza dostaliśmy ponad 500 litrów płynu dezynfekcyjnego, który znajduje się w dyspozycji naszego urzędu i będzie stosowany, myślę, do dezynfekcji miejsc publicznych. Dziś taka konieczność nie zachodzi, natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie w przyszłości, dlatego bardzo oszczędnie gospodarujemy tymi środkami. W związku z wprowadzoną regulacją odnośnie obowiązku używania maseczek w miejscach publicznych, w tej chwili z mojej wiedzy wynika, że udało nam się dostarczyć dzięki zaangażowaniu Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim maseczki do seniorów 70+. W tej chwili zarówno w Centrum Barka, któremu serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, jak i również w Ośrodku Kultury szyte są kolejne maseczki. W tej chwili mam informację, że mamy uszyte kolejne ponad 1000 maseczek. Docelowo zakładam, że zamkniemy się w kwocie około 3000. Systematycznie będą one dystrybuowane wśród mieszkańców. I w tym tygodniu podejmiemy decyzję, w jaki sposób, tak żeby z jednej strony nie narażać państwa przy odbiorze tych maseczek i żeby no, nie stwarzać jakichś okoliczności trudnych, co czasami pewnie ktoś w telewizji mógł oglądać, jeżeli miasta podjęły nieroztropne decyzje odnośnie sposobu kolportowania tej jakże potrzebnej rzeczy. Postaram się uniknąć błędów w tej materii i myślę sobie, że do końca pierwszego tygodnia maja państwo takie maseczki będą mogli albo odebrać, albo otrzymają. To w tym względzie jeszcze podejmiemy decyzję, jak ta dystrybucja będzie przebiegała. Dziś miałem przyjemność odebrać przesyłkę z Chin. Ja wiem, że brzmi to dziwnie, natomiast dzięki uprzejmości regionu Gaochun, który jest partnerem międzynarodowej sieci Citaslow, udało nam się na potrzeby polskich miast Citaslow zamówić 10 tysięcy maseczek, tej najwyższej obecnie dostępnej w handlu klasy, rzeczywiście chroniących przed zakażeniem wirusowym. Zostały one rozdystrybuowane wśród miast Citaslow, które takie maseczki zamówiły.
To są już stricte medyczne. My jako Górowo dysponujemy też kilkaset, dokładnie 500 sztuk tych maseczek zamówiliśmy na potrzeby naszego samorządu i one też będą przechowane na wypadek, kiedy rzeczywiście nasze służby będą musiały mieć styczność z osobami zarażonymi. Czyli jesteśmy już tutaj w tym względzie również w miarę profesjonalnie przygotowani. Jeśli chodzi o takie istotne działania, bo koronawirus koronawirusem, ale życie toczy się też w sposób normalny, to w tej chwili kończymy podejmować pracę nad składaniem wniosków o dofinansowanie termomodernizacji naszych obiektów oświatowych i szkoły i przedszkola. Stąd na tej sesji jest uchwała odnośnie ponadlokalnego programu rewitalizacji, ponieważ w poprzednich edycjach zabrakło nam modernizacji tej uchwały. Mamy w tej chwili już oczywiście zaakceptowany przez ministerstwo wniosek o dofinansowanie zakupu tabletów i komputerów. Górowo otrzyma 60 tysięcy bez wkładu własnego. Udało nam się już rozstrzygnąć zapytanie. Zakładam, że do końca tego tygodnia sprzęt będzie już w mieście i po długim weekendzie pan dyrektor Hawrylec będzie mógł dystrybuować te ważne bo i niezbędne narzędzia do nauki wśród naszej młodzieży. Jesteśmy na etapie uruchamiania miejskich tężni. Zostały zniesione ograniczenia, więc mamy nadzieję, że uda nam się uruchomić już na pierwsze dni maja. I również prace trwają na stadionie miejskim, no bo znowu pandemia pandemią, a trawa rosnąć i zielenić się musi. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza. Tutaj szczególnie cenna jest informacja odnośnie tych maseczek, które przyszły z Chin. Okazuje się, że przynależenie do miasteczek Sitaslow jest bardzo przydatne akurat w tym momencie i tutaj wielkie ukłony, że akurat udało się zdobyć takie maseczki, bo na pewno nie było łatwo. No to jeżeli mogę dodać, panie przewodniczący, to udało nam się je kupić około 4 razy taniej niż na rynku polskim. Także tu wielkie zaangażowanie z jednej strony władz międzynarodowych, włoskich, jak i chińskich. Dziękuję. Ja to tutaj dopytam jeszcze, panie burmistrzu, odnośnie tych komputerów ewentualnie. Może jeszcze kilka słów, bo kwota 60 tysięcy wydaje się dosyć znacząca. To będą komputery, rozumiem, dla młodzieży, które nie mają takich pewnie komputerów i nie mogą zdalnie pracować w domu, tak? Tak. Myśmy natychmiast z panem dyrektorem Hawrylcem podjęli decyzję, że szkoła będzie wypożyczała sprzęt, który już ma młodzieży, która nie dysponuje takim sprzętem. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się rządowy program, to natychmiast wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie. Rozważaliśmy to, czy zamawiać to z wolnej ręki, czy zrobić zapytanie. Ostatecznie stwierdziliśmy, że jednak no bardziej z duchem dobrego gospodarowania pieniędzmi będzie zrobić takie zapytanie. Zajęło to parę dni, ale udało nam się takie zapytanie rozstrzygnąć i w związku z tym będzie mniej więcej zakupione 20, o ile pamiętam, 24 komputery i podobna liczba tabletów. Tablety będą przeznaczone dla dzieci w klasach 1-3, natomiast laptopy dla dzieci starszych. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze przypomnę, że te tablety są bez wkładu własnego, czyli nasze miasto nie podniesie w związku z tym kosztów, a sprzęt zostanie i będzie mógł być użytkowany przez młodzież. Tym sposobem, szanowni państwo, przechodzimy do najważniejszego naszego punktu dzisiejszej sesji, podejmowania uchwał. I pierwszą uchwałą, jaką mamy do przegłosowania, jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2020-2035. Jest to druk numer 132/2020. Przypomnę tylko, że wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję, mogli się z tymi materiałami zapoznać, mogli również zająć stanowisko mailowe. Tutaj mam akurat pytania na kartkach. W tym momencie nie ma tutaj pytań i nie ma uwag do tej uchwały. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2020-2035? Zechce zagłosować, naciskając przycisk. Bardzo proszę. Trwa głosowanie. Czekamy na wyniki. Mm.
wyniki już są. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 14 było radnych jest za, jeden radny, o właśnie jest już poprawka, wszyscy są za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała zmiany lokalnego programu rewitalizacji miasta Górowo-Iławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Sitasłow. Jest to druk numer 133/2020. Tutaj również Państwo otrzymaliście te materiały. Ja tylko pokażę tutaj, że tego jest bardzo dużo. Można było się z tym bardzo szczegółowo tutaj zapoznać. W związku z powyższym do tego również nie dostałem informacji żadnej mailowej w sprawie zapytań dotyczącej tej uchwały. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany lokalnego programu rewitalizacji miasta Górowo-Iławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Sitasłow? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na wyniki jeszcze. Jeszcze czekamy na wyniki. Jeden pan radny jeszcze. Tak, mamy już wyniki. Głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Uchwała będzie dotyczyła zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Mamy przygotowaną uchwałę w tym temacie. Ja pozwolę sobie tą uchwałę odczytać, bo pewnie mieszkańcy też są zainteresowani, czego ona dotyczy. Jest to uchwała numer 134 z dnia 28 kwietnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Na podstawie artykułu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych tutaj chorób, uchwala się, co następuje. Zwalnia się za okres od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku z podatku od nieruchomości na terenie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których główna działalność gospodarcza została ograniczona przepisami paragrafu 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z występowaniem epidemii. Działalność taka ujęta jest w polskiej klasyfikacji działalności i będzie dotyczyła restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniem w gospodarstwie państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Tu jest również ważna informacja. Przedsiębiorca ubiegający się o taką pomoc składa wraz z korektą informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości formularz informacyjny do ubiegania się o pomoc rekompensowaną negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak brzmi treść tej uchwały. W związku z tą uchwałą mam tutaj jedno zapytanie pana radnego Gajdamowicza.
I tutaj zwrócę się do pana burmistrza. W związku z tym, z tą właśnie podejmowaną, procedowaną uchwałą, czy były prowadzone konsultacje społeczne, na przykład telefoniczne, z lokalnymi przedsiębiorcami w powyższej sprawie? Zapytanie radnego Gajdamowicza. Rozważaliśmy kwestie konsultacji społecznych, natomiast po pierwsze obecny czas utrudnia tego typu działania. Natomiast też myślałem nad tym, żeby skontaktować się z pewnymi przedsiębiorcami, ale teraz pytanie, którymi? Więc byłoby to zupełnie nieobiektywne, ale rozumiem wątpliwość, dlatego dokładnie przewidując tego typu pytanie, podjęliśmy bardzo logiczną decyzję w rozmowie z panią Skarbnik, z panią Edytką, która zajmuje się podatkami, że z automatu zaproponujemy Wysokiej Radzie, aby zwolnić z podatku od nieruchomości te przedsiębiorstwa na terenie miasta Górowo Iławeckie, które zostały zamknięte stosownym rozporządzeniem rządowym. Czyli krótko mówiąc, tak, rząd zdecydował, fryzjerzy nie pracują, restauracje nie pracują, w związku z tym proponujemy zwolnienie ich na okres, no, ten przewidziany w tej chwili w uchwale naszej, z podatku od nieruchomości. Natomiast to nie zamyka absolutnie drogi do ubiegania się o umorzenie podatku od nieruchomości przez pozostałe podmioty. Mamy obowiązujące przepisy odnośnie tego typu działań i takie wnioski do naszego urzędu już wpłynęły. I one będą procedowane w sposób zupełnie normalny, tak jak robiono to dotychczas, czyli no, trzeba będzie przedstawić stosowne dokumenty, etc., etc. Mamy czas troszkę wyjątkowy, więc ta uchwała, którą przyjmujemy dzisiaj, nie zamyka nam tak naprawdę drogi do rozszerzenia ulg, którymi możemy objąć przedsiębiorców, ale bez szerokiej dyskusji, a ta była utrudniona ze względu na to, że mamy zarówno problem z kontaktem z Wysoką Radą, no bo nie spotykamy się na komisjach, jak i z większym gronem przedsiębiorców czy mieszkańców, moim zdaniem nie są do podjęcia na dzisiaj. Na dzisiaj, w mojej opinii, nie budzi wątpliwości zwolnienie z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, których działalność została wprost ograniczona przez stosowne rozporządzenie rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast w każdym innym wypadku mamy stosowne procedury i nic nie stoi na przeszkodzie zresztą, żeby w ramach kolejnych prac Wysokiej Rady system zwolnień z podatku od nieruchomości rozszerzyć. Natomiast warto też pamiętać o tym, że funkcjonowanie miasta nie staje się tańsze. Tak? Wszystko, jak widzicie, czy to w związku z pandemią, czy innymi rzeczami, oprócz paliwa wokół nas drożeje i też trzeba będzie rachunki za ogrzewanie czy za światło w mieście płacić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopytam, panie burmistrzu, czy jest przewidywana jakaś znana kwota uszczuplenia budżetu miasta? W tej chwili nie ma z nami pani skarbnik, ale myśmy prognozowali trudno mówić o stracie, tak? Wpływy, z których zrezygnujemy na w sumie w najgorszym wypadku około kilku tysięcy złotych. Rozumiem. Dobrze, więcej pytań do tej uchwały nie było. W związku z powyższym, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na wyniki. Wyniki spływają pomału. Jeszcze jedna osoba. Czekamy na jedną osobę jeszcze. Czekamy cały czas na jedną osobę jeszcze. Proszę sprawdzić, czy głos został oddany właściwie.
tak? Mamy już wszystkich radnych, głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie. Myślę, że jest to bardzo cenna uchwała dla wszystkich podmiotów, o których powiedziałem, czyli dotyczących fryzjerów i tutaj naszych barów gastronomicznych, tudzież restauracji. Osoby te będą mogły ubiegać się o zwolnienie z podatków od gruntów i tak dalej w związku ze stanem epidemii. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej. Jest to druk numer 135. Szanowni Państwo, mogliście również zapoznać się z tym wszystkim. Ja tylko dodam jeszcze, że jakiś czas temu, około jednego miesiąca temu, byliśmy tutaj delegacją w postaci kilku radnych w zaprzyjaźnionej gminie Wydminy. Tam taka spółdzielnia socjalna została utworzona. Mogliśmy się zapoznać, jak to wszystko wyglądało dzięki uprzejmości pana burmistrza. Przepraszam, to jest pan wójt Wydmin. Chodziliśmy, patrzyliśmy, bardzo sympatycznie to wszystko funkcjonuje. Teraz jest zamysł, aby taką spółdzielnię socjalną utworzyć w Górowie. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie kilku informacji, jak by to miało wyglądać. Z myślą o utworzeniu spółdzielni socjalnej jesteśmy tutaj od dłuższego czasu. Są dwie formy. Pierwsza forma spółdzielni socjalnej to jest spółdzielnia socjalna, która jest zakładana przez osoby fizyczne, czyli krótko mówiąc, zbiera się minimum pięć osób długotrwale bezrobotnych, wybiera spośród siebie prezesa i rozpoczyna działalność. Z doświadczenia innych samorządów wiemy, że to jest forma, która zwykle kończy katastrofą i kłopotami finansowymi zarówno dla osób, które spółdzielnie zakładają, jak i też dla samorządu, na którym gdzieś tam potem spada odium. I ostatecznie zdecydowaliśmy się na tworzenie spółdzielni socjalnej w oparciu o spółdzielnię socjalną osób prawnych. Spółdzielnia socjalna osób prawnych jest zakładana przez dwa podmioty prawne, czyli w tym wypadku propozycja jest taka, żeby jednym z tych podmiotów prawnych była Gmina Miejska Górowo i Ławeckie, bo dobrze jest mieć nad taką spółdzielnią socjalną kontrolę. A drugim podmiotem jest znana właściwie, myślę, że wszystkim Państwu, Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, które kieruje Centrum Barka. Znane jest z działalności społecznej i myślę sobie, że tu wspólnie będziemy w stanie taką spółdzielnię stworzyć sprawnie i ona będzie w stanie się utrzymać. To jest ostatni moment, żeby stworzyć taką spółdzielnię socjalną w Górowie i Ławeckim, dlatego że powoli kończą się finansowania ze strony unijnej na taką działalność, dlatego że obecnie można na każdego zatrudnionego, powiedzmy, w takiej spółdzielni socjalnej otrzymać całkiem spore dofinansowanie, jeśli chodzi o wyposażenie stanowiska pracy, jak i dofinansowanie do danin związanych z kosztami zatrudnienia pracownika. I myślę sobie, że zupełnie przypadkiem ten temat spółdzielni socjalnej pojawia się w momencie, kiedy ona może być nam bardzo potrzebna. Dlatego że widać wyraźnie, że w konsekwencji pandemii COVID-19 może nas dotknąć spowolnienie gospodarcze, a co za tym idzie, wzrost liczby bezrobotnych. I to jest coś, co mnie bardzo zaniepokoiło tak naprawdę, kiedy patrzy się na prognozy ekonomiczne, że tak jak w ciągu ostatnich kilku lat nie było kolejek mieszkańców do burmistrza po pracę. Ja pamiętam, do swoich początków takie kolejki były. I obawiam się, że znowu mogą się pojawić. I spółdzielnia socjalna jest pewną odpowiedzią na ten problem. Bo na starcie ta spółdzielnia socjalna może zatrudnić 5 osób, ale docelowo zatrudniać może tych osób więcej. Tych działań, które może podejmować taka spółdzielnia socjalna zarobkowych, jest bardzo wiele i to będzie tworzone na etapie biznesplanu, ponieważ po podjęciu uchwały przez Radę Miasta, stowarzyszenie analogiczną uchwałę też musiało podjąć, że chce z nami stworzyć spółdzielnię socjalną. Przystąpimy do pracy z instytucjami wyłonionymi przez Urząd Marszałkowski w województwie warmińsko-mazurskiego do koordynowania tego typu działań. Zostanie stworzony we współpracy z instytucjami bodajże elbląskimi, w tym wypadku biznesplan, model dofinansowania, statut takiej spółdzielni i mam nadzieję, że w tym roku będzie ona w stanie rozpocząć działalność, no bo tu pozostaje jeszcze wpis do KRS-u. Mam nadzieję, że sądy w tym wypadku będą działały sprawnie. Także trochę pracy przed nami, ale myślę sobie, że czas najwyższy, żeby spróbować w Górowie stworzyć taką spółdzielnię socjalną, bo w wielu samorządach one funkcjonują i chyba dobrze służą lokalnej społeczności. Dziękuję bardzo.
Czy przewidywana jest rodzaj działalności jakiejś takiej, czy to jest tak ogólnie tylko, panie burmistrzu? Myślimy o działalności usługowej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, dlatego że wiemy, czego na rynku w Górowie dotychczas brakowało, tak? Czyli od drobnych usług dla mieszkańców, dla wspólnot mieszkaniowych, przez catering, przez... No właściwie nie zamykałbym tej kategorii na dzisiaj, bo im więcej przedsięwzięć taka spółdzielnia będzie realizowała, tym mniejsze będzie ryzyko, że zbankrutuje. Dziękuję bardzo. To jest bardzo cenna inicjatywa, szanowni państwo, dlatego że taka spółdzielnia umożliwia zatrudnienie, pracę i zarobkowanie dla osób bezrobotnych, wykluczonych tutaj z bezrobocia i osób niepełnosprawnych, więc powołanie takiej spółdzielni jest, myślę, że bardzo cenną inicjatywą. Tutaj czytałem właśnie, że do takiej spółdzielni może należeć aż do 50 osób, ta spółdzielnia może być od 5 do 50 osób, więc całkiem spora organizacja może w naszym mieście funkcjonować. No tutaj kwestia tylko dobrego pomysłu i wstrzelenia się w potrzeby naszych mieszkańców. Dobrze, w związku z powyższym, szanowni państwo, tutaj nie miałem z waszej strony pytań odnośnie tej uchwały. W związku z powyższym, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej? Ja tylko przeczytam treść tej uchwały. Jest to uchwała w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. W związku z ustawą o spółdzielniach socjalnych Rada Miasta uchwala, co następuje. Wyraża wolę założenia spółdzielni socjalnej pod nazwą Tradycja z siedzibą w Górowie Iławeckim. Członkami, założycielami spółdzielni socjalnej są Gmina Miejska Górowo Iławeckie, 2. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia Jesteśmy Razem w Górowie Iławeckim. Rada Miasta upoważnia burmistrza Górowo Iławeckie do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie spółdzielni socjalnej. Gmina Miejska Górowo Iławeckie obejmuje w spółdzielni socjalnej 2 udziały członkowskie o wartości 2000 zł i wpłaci wpisowe w wysokości 1000 zł. Szczegółowe zasady funkcjonowania spółdzielni określone zostaną w statucie przyjętym i podpisanym przez członków założycieli. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak brzmi treść tej uchwały. W związku jeszcze raz ponawiam tutaj pytanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na spływ wyników. Tak, są już wyniki. Głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały dzisiejszej sesji. Jest to uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Jest to druk numer 136. Chcę tutaj powiedzieć, że opłaty targowe sprzedaży określone wcześniejszą uchwałą się nie zmieniają, są w dalszym ciągu takie same. Uchwała będzie tylko dotyczyła zmiany inkasenta. Dotychczasowy pan, który tutaj pracował i zajmował się tymi sprawami, przechodzi na zaopatrzenie emerytalne i istniała potrzeba określenia nowego pracownika wskazania i ten pracownik został wskazany w postaci pana Jana Sadowskiego. I uchwała tylko dotyczy tego, tej zmiany, że będzie nowy pan pracownik Urzędu Miasta pobierał te wszystkie opłaty związane ze stoiskami naszymi targowymi. Ja pozwolę sobie odczytać tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 27, to jest dzisiejszego, w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Na podstawie tutaj ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miasta Górowo Iławeckie uchwala, co następuje. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy miejskiej Górowo Iławeckie. Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą: przy sprzedaży z samochodu oraz straganów, stoisk, wieszaków i namiotów wynosi to 24 zł. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, wiadra, skrzynki indywidualnych producentów sprzedających towary własnej produkcji 4 zł. Przy sprzedaży płodów rolnych z samochodu, przyczepy, straganu, stoiska wynosi to 18 zł.
zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez pana Jana Sadowskiego bezterminowo. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta pobierającego opłatę w wysokości 10% pobieranej kwoty targowej. Traci moc nasza wcześniejsza uchwała z 29 października 2019 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz uchwała nr 109/2019 z 27 października, listopada, przepraszam, 2019 w sprawie zmiany uchwały wcześniejszej w sprawie wysokości dziennych stawek opłat targowej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowa i Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Także w związku z powyższym przechodzimy teraz do głosowania tej uchwały. Tak jak wspomniałem wcześniej, dotyczy tylko to zmiany inkasenta, który te opłaty będzie pobierał. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Głosowanie trwa, czekamy na spływ wyników. Czekamy jeszcze na dwie osoby, na jedną osobę. Tak, mamy w tej chwili, zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do ostatniej naszej uchwały w dniu dzisiejszym. Jest to uchwała dotycząca dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020. Szanowni radni, dostaliście informację tutaj, jak to wszystko wygląda. Do tego wszystkiego była jeszcze informacja pani głównej księgowej, naszej pani skarbnik miasta, która w sposób bardzo szczegółowy opisała wszystkie zmiany, jakie tutaj w tej uchwale dotyczą. I w związku z powyższym dostałem tutaj właśnie pytania do tej uchwały i teraz je odczytam. W zasadzie tak, w sprawach różnych to jest, ale to jest też będzie tutaj dotyczyło, panie burmistrzu, bo to się łączy też z pieniędzmi. Jest to uchwała, tutaj też są te pieniądze, właśnie dotyczy to termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Górowie Ławeckiej. Czy w ramach tego projektu został przygotowany i złożony nowy wniosek dotyczący konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? Czy zostały wyciągnięte wnioski i poprawione błędy, które spowodowały, że wniosek o dofinansowanie złożony w latach wcześniejszych został odrzucony? Tak brzmi pytanie. Pytanie jest złożone przez radnego Rafała Gadamowicza. Jak pan radny doskonale wie, poprzedni wniosek nie uzyskał akceptacji ze względu na brak uchwały odnośnie wpisania tych inwestycji do naszego LPR-u. Termin na wniesienie tej poprawki był na tyle krótki, że nie bylibyśmy w stanie, a właściwie Wysoka Rada nie byłaby w stanie podjąć takiej uchwały bez obarczenia jej wadą, dlatego że konieczne przy każdej zmianie LPR-u jest uzgodnienie z sanepidem i konieczne jest uzgodnienie z RDOŚ-em. W tej chwili takie uzgodnienia poczyniliśmy i dziś Wysoka Rada podjęła stosowną uchwałę i dzięki temu możemy do 4 maja, a więc jeszcze mamy chwilę, a wniosek już de facto po podjęciu przez Państwa tej uchwały jest kompletny, złożyć obydwa wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Podobnej treści jest pytanie i dotyczy właśnie termomodernizacji budynku przedszkola w Górowie Łowieckim i również ta same pytanie jest, czy został przygotowany i złożony wniosek dotyczący tego konkursu odnośnie przedszkola i czy zostały poprawione błędy, wyciągnięte wnioski, które spowodowały, że ten wniosek również został wcześniej odrzucony. No tak jak powiedziałem, Wysoka Rada podjęła na dzisiejszej sesji właściwą uchwałę i tak jak w wielu innych wypadkach, kiedy ubiegaliśmy się o dofinansowanie, zwykle udaje nam się to zakończyć sukcesem, no, natomiast no, nie my oceniamy te wnioski, ale dołożymy wszelkich starań, żeby tym razem udało nam się to dofinansowanie uzyskać. I jeszcze jest pytanie, kiedy upływa termin składania tych wniosków, panie burmistrzu? Do 4 maja i taki wniosek w terminie na pewno złożymy. Dziękuję. Było to pytanie pana radnego Gajdamowicza.
Zwracamy teraz do naszej uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie miasta. Widzę tutaj, że pytań nie było. Ta informacja przygotowana przez panią główną księgową, która w sposób bardzo szczegółowy opisała, czego dotyczą zmian. Przechodzimy teraz do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020, zechce zagłosować. W tej chwili trwa głosowanie. Czekam na spływ głosów panów państwa radnych. Jeszcze jeden głos jest potrzebny, jednej osoby. Czekamy na jedną osobę jeszcze. Jeszcze czekamy na jedną osobę. Proszę o sprawdzenie, szanowni państwo, radni, kto jeszcze nie oddał głosu? Jest, mamy wszystkich. W tej chwili głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych. Nasze tematyczne uchwały zostały już wszystkie dzisiaj przegłosowane. Przechodzimy do spraw różnych. W sprawach różnych, panie burmistrzu, mam również tutaj pytania. Pierwsze pytanie jest pana radnego Macieja Choraka, który zwraca się z prośbą o postawienie na ulicy Moniuszki Słowackiego słupów ogłoszeniowych dla mieszkańców osiedla, aby mogli na bieżąco być informowani o wydarzeniach lokalnych i tak dalej. No to w tym wypadku ocenimy koszty postawienia takich słupów i jeżeli będziemy dysponowali środkami w budżecie, to to wykonamy. Ten sam pan radny Chorak, jeszcze też w imieniu mieszkańca, prośba o wyrównanie płyt betonowych przy ulicy Kochanowskiego 2. Jeżeli będziemy, no to nie chcę w tej chwili mówić, czy będziemy w stanie to natychmiast wykonać, na pewno wciągniemy to do katalogu naszych prac na najbliższy czas. Dziękuję. Tutaj również pan radny Gajdamowicz Rafał zgłosił pytania do spraw różnych. W dniu 10 marca tego roku wpłynął wniosek właściciela apteki mieszczącej się w pawilonie przy ulicy Sikorskiego 3, w którym wnioskował o zmianę organizacji ruchu i postawienie znaku postoju po lewej stronie ulicy na 20 minut w godzinach od 8 do 18, gdyż w związku z obecną organizacją ruchu podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą zostały pozbawione miejsc umożliwiających zatrzymanie się samochodów i dokonania zakupów przez klientów. Czy coś w tym temacie, panie burmistrzu? Jak już ustaliliśmy z Wysoką Radą, każdy tego typu wniosek wiąże się z przygotowaniem projektu, no, w granicach 1000 do 2000 zł za taki drobny projekt organizacji ruchu, dlatego że każdy znak, który wstawiamy na terenie miasta, który jest wnioskowany przez jedną grupę osób, jest natychmiast oprotestowywany przez drugą grupę osób, więc bez projektu organizacji ruchu nie będziemy wstawiali żadnych znaków, bo to tak naprawdę mija się z celem. To jest raz. Dwa, w pracach Wysokiej Rady znajduje się w tej chwili petycja mieszkańca i szczerze mówiąc czekamy na zakończenie prac, szczególnie Komisji Skargi Wniosków i Petycji, ponieważ jednym z postulatów mieszkańca jest wprowadzenie odpłatnego parkowania w strefie Starego Miasta, więc de facto również tam mniej więcej w okolicy apteki. I jeżeli taka petycja zostanie przyjęta i wprowadzimy odpłatność za parkowanie, to szczerze mówiąc zupełnie inne oznakowanie będziemy stawiali. Więc tutaj na dzień dzisiejszy zachowałbym spokój, tym bardziej, że wiemy, że ze względu na panującą pandemię trochę inny bieg mają sprawy administracyjne. Czyli generalnie pamiętamy o wniosku złożonym przez mieszkańca, natomiast no, najpierw rozstrzygnijmy jedną kwestię, a potem się będziemy zastanawiali, jaki znak tam trzeba będzie wstawić. Tutaj pan radny dalej dopytuje, czy została udzielona odpowiedź dla pana wnioskodawcy tego pisma. No, w związku z tym, że nadal czekamy na rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o petycję mieszkańca, no to nie było sensu udzielania odpowiedzi.
Rozumiem. Jest jeszcze w sprawach różnych wniosek klubu radnych naszemu miastu. Jest to wniosek dotyczący, przeczytam właśnie, w imieniu klubu radnych naszemu miastu zwracamy się z wnioskiem do pana przewodniczącego Rady Miasta, czyli do mnie, o podjęcie działań, aby w przypadku ewentualnego zwoływania kolejnych sesji Rady Miasta w trybie zdalnym obradowania były wykorzystane środki porozumiewania się na odległość, umożliwiającym radnym podjąć ewentualną dyskusję nad procedowaną uchwałą lub dopytać, gdy odpowiedzi lub na wcześniejsze zadanie pytania może okazać się niewystarczające do podjęcia dyskusji. Dalej tutaj pisze klub radnych, zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że obecna sytuacja panująca w naszym kraju i w świecie jest ciężka i nikt nie był na nią przygotowany. Liczymy, że normalny tryb zwoływania sesji zostanie przywrócony w jak najszybszym czasie. Taki jest tu wniosek. Ja od razu może też odpowiem, korzystając tutaj właśnie, że był przedstawiciel Bartsatu i też zapytałem właśnie, czy jest taka możliwość zdalnego porozumiewania się w tym temacie. Pan tutaj przedstawiciel był to chyba właściciel, tak? Pan prezes Bartsatu, tak, pan prezes Bartsatu poinformował, że taka możliwość jest. To nie był do końca pewien, jak to wygląda, ale to kosztuje około $15 na miesiąc i można podłączyć przez Skype'a czy przez inne urządzenie dowolną liczbę, że tak powiem, abonentów i można w sposób zdalny rozmawiać, pertraktować i widzieć się i udzielać pytania. Także myślę, że na pewno zainteresowujemy się tym tematem, bo gdyby w przyszłości nasze obrady miały w dalszym ciągu odbywać się w sposób zdalny, więc na pewno byłoby nam wygodniej na siebie patrzeć, zadawać pytania i wtedy byłaby taka namiastka normalności. W tej chwili możemy tylko się widzieć. Ja Państwa nie widzę, Państwo mnie widzicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Możemy tylko w sposób mailowy w tej chwili się porozumiewać. Także dziękuję. Więcej pytań tutaj nie było w sprawach różnych. Nie mam tu więcej pytań. Może pan burmistrz jeszcze w sprawach różnych? Bardzo proszę. Tak, wiem, że wielu mieszkańców nutuje kwestia wyborów prezydenckich. Moi drodzy, sytuacja, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, sami wiecie, jest skomplikowana, niejasna i co najmniej dziwna. W mojej opinii tak mały samorząd jak Górowo-Iławeckie nie będzie opowiadał, czy będzie organizował wybory, czy nie, no bo byśmy trochę popadli w śmieszność. Natomiast jesteśmy od tego, żeby przestrzegać prawa i w związku z tym, że został złożony do naszego urzędu wniosek Poczty Polskiej o udostępnienie spisu wyborców, jesteśmy, szczerze mówiąc, z żalem, bo samorząd nie jest od anarchizacji. Natomiast odmówić takiemu wnioskowi ze względu na to, że jest on na dzień dzisiejszy złożony z niezgodnie z obowiązującym prawem. I tak, żeby w skrócie Państwu wyjaśnić, dlaczego nie odpowiemy na ten wniosek, nie przekażemy spisu wyborców, ponieważ obecnie nadal obowiązuje nas ustawa, kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku z dalszymi zmianami. I w tej ustawie, moi drodzy, w paragrafie 11 czytamy, spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania wyborców. Najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów taki spis oczywiście mamy. I paragraf 12. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie. I to jest stan prawny, który nas na dzisiaj obowiązuje. Decyzja, którą przychodzi nam podjąć, jest też uwarunkowana faktem, że mieszkańcy złożyli do nas wnioski, w których nie wyrażają zgody na przekazanie ich danych osobowych i te wnioski na dzisiaj są dla nas wiążące. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, natomiast na dzień dzisiejszy nasza interpretacja stanu prawnego wygląda tak, jak Państwu przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Więcej spraw nie widzę i nie słyszę. W związku z powyższym, w związku z wyczerpaniem wszystkich zagadnień na dzień dzisiejszy, na dzisiejszą sesję, zamykam 22. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.